Misja otwarcie saszetki zapraszam. Od razu mówię, że się trochę boję tworzyć tą saszetkę, bo może być to powtórka, a tak naprawdę przemacaliśmy dwa razy wszystkie saszetki, aby go zdobyć, więc mam nadzieję, że będzie to on jednak. A cóż, rozkrajam sobie, a w środku znajduję to, co chciałam, więc strasznego chłopca. Do naszego chłopca dołączono pająka, nie tego pająka, a pająka z klocków Lego w wersji czarnej. Dostał on również książkę Spooky Tales, czy jakieś straszne opowieści, z pajęczyną, a w środku się ta książeczka otwiera. Sama figurka ma włosy, które są lizane na taką, powiedzmy, pieczarkę. Sama głowa ma wystawiony język, a figurka widać, że się boi. Jest on białej karnacji, posiada ciekawą bluzkę, ponieważ ma ona takie paski z tyłu, bez zaskoczeń. Nogi są ładnie nadrukowane z przodu. Ma również ciekawy nadruk na torsie, który pokazuje minkę takiego kościotrupa. Coś ciekawego naprawdę. No i możemy go sobie ustawić w pełnej klasie. A teraz zrobię Wam taki mini konkurs. Osoba, która zgadnie, zostanie oczywiście polecona i pozdrowiona na odcinku. A więc bardzo proste pytanie. Jakich trzech figurek brakuje mi do końca tej serii? Mówię, że mam z tej serii... Ile mam? 13 figurek, czyli brakuje mi trzech. Jeśli zgadniecie, jakie są to trzy figurki, to naprawdę wyzwanie, to zostaniecie pozdrowieni i polecieni na odcinku. No więc powodzenie, moi drodzy. Ja się z Wami żegnam i naprawdę polecam Wam tą figurkę. Ma ona dużo ciekawych elementów i bardzo dobrze pasuje do tej figurki z 12 serii, tej dziewczynki. Niestety tamtej nie mam, ale może kiedyś ją zdobędę. A więc dzięki Wam za oglądanie i cześć!